zaprasza na program. Podróżując po Orientarium, docieramy w końcu do strefy oceanicznej. To kolejna z atrakcji Orientarium. Po raz pierwszy w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym pojawią się i rekiny, i płaszczki. Na pewno będzie robić największe wrażenie, jako że zawsze takie duże zbiorniki, zwłaszcza z takim tunelem, cieszą się dużą popularnością wśród zwiedzających, a w naszym kraju niewiele możemy takich zobaczyć. I coraz już więcej właśnie ryb zasiedla te akwaria. W tunelu, w którym będą zwiedzający mieli możliwość przechodzić, mamy zbiornik rafy i zbiornik rekinów. Zbiornik rekinów 2500 metrów sześciennych wody. Rafa jest troszkę mniejsza, 250 metrów sześciennych. W obiegu prawie 300 metrów sześciennych, więc to też wydaje mi się, że będzie dla zwiedzających bardzo fajne doznanie. Na obecną chwilę w basenie już pływają żarłacze czarnopłetwe. Natomiast jeszcze czekamy na dostawę limbatusów i bentosowych, i płaszczek, i rekinów. Płaszczki już też, jeden gatunek Himatura warnak się pojawiły, także już też powoli się ten basen zaczyna rozkręcać. No i dużo ryb ławicowych, różnego rodzaju pokolce już pływają, ksantopterusy z nimi, pojawiły się też plektychornisy, także sporo już takiej drobniejszej obsady pływa, natomiast wisienką na torcie oczywiście będą te rekiny, które cały czas czekamy, na razie 7 ich pływa. Obsada jest tak dobrana ryb, które będą razem występować z rekinami, aby właśnie zminimalizować to ryzyko wystąpienia takich aktów agresji ze strony rekinów. Uczymy je przede wszystkim pobierania pokarmu o stałej porze i w jednym miejscu. Pierwsze dni, oczywiście, czy pierwsze tygodnie uczyliśmy je w takim mniejszym zbiorniku, który jest połączony z głównym zbiornikiem. Tam już przystosowaliśmy je do określonej pory karmienia, natomiast potem otworzyliśmy wrota, wypuściliśmy na główny zbiornik. Przez parę dni dawaliśmy nadmiar pokarmu, aby on leżał też na dnie, żeby te rekiny jednak mogły sobie wyczuć pokarm i nie miały chęci zjadania pozostałych ryb. Natomiast ryby z kolei przyzwyczajamy w całkowicie innym miejscu, te ławicowe, aby właśnie nie korciły rekiny, i po to karmimy je przy skale, żeby w razie czego ryba ławicowa mogła się schować za tą skałą, jak gdyby uciec przed tym rekinem. A poza tym mamy też obsadę ryb, które są i toksyczne, i niesmaczne, i bardzo trujące, więc to rekiny też wyczuwają, bo to jest na przykład ten słynny największa rozdymka, czyli ten Arotron stellatus, który jest bardzo ciekawą właśnie rybą. Mamy barakudy, które są niesmaczne, mają tą cigłotoksynę w sobie, także to są ryby, które też rekiny naturalnie jak gdyby będą, miejmy nadzieję, omijać. To nie są oczywiście te ludojady, czy tam bohater szczęk Spielberga. Zasadniczo poza właściwie dwoma gatunkami, większość innych gatunków rekinów nie jest drapieżnikami stricte polującymi na ludzi, i niektóre mają dość łagodne względem człowieka usposobienie. Ale kształtem morfologicznie zupełnie typowe dla rekinów, podobne do tych najbardziej
nam znanych lub nas przerażających. Przechodząc podwodnym 26-metrowym tunelem, po jednej stronie podziwiać będziemy rekiny i płaszczki, po drugiej tętniącą życiem i feerią barw rafę koralową. Jeszcze rafa oczywiście jest sztuczna, bo jest to za wcześnie dla żywych koralowców. Tam już musi być ta woda ustabilizowana z małymi wahnięciami składu chemicznego, a co za tym idzie, musimy przeżyć te wszystkie mgławicowe wzrosty różnych gatunków glonów, które na skutek zwiększania obsady rybnej mają do dyspozycji duże ilości nagle pojawiających się związków azotowych, a jeszcze nie przerabianych w pełni przez rozwijającą się florę bakteryjną samego zbiornika, jak i układów filtracyjnych. W momencie, gdy to będzie ustabilizowane, można będzie wprowadzać żywe korale, które już hodowane są też na zapleczach zoo. Duże oceanaria mają to do siebie, że tu jest olbrzymia bezwładność i ustabilizować te wszystkie parametry i przy pomocy specjalistycznych mierników i testów ICP to jest żmudny i pracochłonny czas. My musimy też ten zbiornik poznać, no bo tak naprawdę na chłopski rozum dostaliśmy kawał betonu zalanego wodą, tak? W skrócie można powiedzieć. Natomiast my musimy z niego uczynić coś, co będzie żyło, tętniło życiem i te ryby będą się w nim czuły dobrze. Na razie ryby się czują dobrze, bo to wiemy, bo rosną nam w oczach. Nie padają, to jest też dobry znak. Nie dzieje się z nimi nic złego na chwilę obecną, więc cieszymy się, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Natomiast na koralowce niestety sama logika i wiedza akwarystyczna mówi, że nie ma szans w tym momencie, żeby tutaj wpuścić. Oczywiście też trochę zmienialiśmy obsadę. Część ryb, które mieliśmy przewidziane tutaj do tego zbiornika rafowego, zmieniliśmy troszkę na inne, żeby w przyszłości były tak zwane reef safe, czyli bezpieczne dla rafy. Ale to nie koniec wodnych atrakcji strefy oceanicznej. Po wyjściu z tunelu czekać będą na zwiedzających kolejne akwaria. Zamysł tutaj był, aby pokazać cieśninę Lembech, co właśnie nie do końca przypomina stricte rafę koralową, bo tamta woda jest ciemna, nie do końca przejrzysta, nie tak bujnie kolorowa, ale poraża, jak to się mówi, bogactwem różnorodności zwierząt, które się zaadaptowały do tych warunków, ponieważ tam są dużo, ten rejon jest bardzo sejsmiczny i tam jest dużo ciemnych różnego rodzaju bazaltów czy skał, w których one bywają, więc tam mamy taką obsadę bardziej stonowaną, już nie taką żywo-kolorystycznie. Znajduje się tam 5 zbiorników, w tym jeden cylindryczny. Ten cylindryczny zasiedlany głównie przez apogony, kardynały, też bardzo ciekawe ryby właśnie takie żyjące w ławicach. Oprócz tego bardzo ciekawe skrzydlice, różne gatunki dość ciekawych ryb, również szkaradnice, bardzo nietypowe ryby, bo one przypominają swoim wyglądem koralowce bądź też skały, wabią, nęcą ryby, które zjadają przez takie, można powiedzieć, wabiki na czubku głowy, więc też bardzo ciekawe gatunki. Oczywiście koniki morskie, które też już nawet się dochowały potomstwa tu u nas, brzytewniki, też ryby interesujące, pływające pionowo w dużych ławicach, no jak też mureny, które na razie jeszcze rosną, ale też jest jeden właśnie taki zbiornik. Bardziej są te zbiorniki nastawione właśnie tematycznie, czyli delikatne rybki pokroju iglicznie, koniki, babki będą w jednym zbiorniku, bardziej takie kolorowe, delikatniejsze w drugim, stricte takie typowe drapieżniki, które chcą wszystko zjeść w trzecim. W czwartym również mamy drapieżniki, ale bardziej pokroju muren i dużych różnych korisów czy graników, aby te mureny ich nie zjadły. No i główny taki zbiornik tutaj na Lembechu mamy cylinder 30 metrów sześciennych i tam głównie na pterapogony trzy gatunki postawiliśmy na trzy gatunki pterapogonów. To są też charakterystyczne dla cieśniny Lembech ryby. 26-metrowy podwodny tunel, a nad nim pływające rekiny, płaszczki i inne ryby południowo-wschodniej Azji. Albo akrylowa ściana wysoka na 6 i szeroka na 9 metrów. Bez wątpienia będą przyciągać tłumy chętnych do podziwiania podwodnego świata w łódzkim orientarium. Łódź dziękuję za uwagę.